Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzeciej drogi, marszałek senior w Sejmie 10. kadencji. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, witam. Protesty. Rana, początek tygodnia. No, takie dla rolnika 8.45 to takie rano, nie rano, to już prawie południe. Panie ministrze, wielu rolników po paru godzinach pracy, szczególnie o tej porze roku. Jak pan minister ocenia, jeżeli przy rolnikach już jesteśmy, fakt, że no, trwają cały czas rolnicze protesty? No, mamy rząd z partią chłopską w rządzie, w koalicji rządzącej i od paru miesięcy rolnicze protesty, które może i trochę przygasły, ale nie wygasły na pewno. Ja wiem, że niektórzy chcieliby, żeby rzeczywiście partia chłopska była tylko jedna, PSL, i żeby to tylko PSL był odpowiedzialny za sytuację w rolnictwie. Otóż za sytuację w rolnictwie odpowiedzialne są wszystkie partie, a najbardziej ta, która przestała rządzić. W związku z tym dzisiaj, kiedy słyszę ich nawoływania z trybuny sejmowej czy w mediach do naprawy tej sytuacji, no to zwyczajnie mogliby przez jakiś czas przynajmniej zamilknąć i nie kompromitować się. Natomiast... Zresztą pół roku minęło już. Pół roku minęło i też, stracicie mandat do mówienia. I też na to zwracam uwagę, że już ta pierwsza koperta w zakresie odwoływania się do winy poprzedników skończyła się i podejmować trzeba własne działania. One nie są łatwe, dlatego że one są i na arenie międzynarodowej, i także tu w kraju. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z ministrem Siekierskim, wiem, że będzie uruchomiona ta pomoc zbożowa, że prawdopodobnie jeszcze jutro na Radzie Ministrów zostaną podjęte decyzje co do kształtu tej pomocy. Miesiąc temu obiecana pomoc. Ale tak, ale tę pomoc zbożową trzeba było wprowadzić w marcu, a nie tydzień po wyborach samorządowych o niej dyskutować, czy na kilka dni przed drugą turą wyborów samorządowych, bo to nie jest tak, że w momencie, kiedy ona byłaby ogłoszona, już trzeba było wypłacić pieniądze, bo trzeba przygotować cały proces. Zresztą agencja w mojej ocenie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa po tych pewnych zmianach już w tej chwili jest gotowa do wypłaty tak niewielkich środków. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów systemy informatyczne agencji, sprawność agencji była taka, że mogliśmy 1 miliard złotych wypłacać dziennie, więc jak są 2 miliardy, to nie są to jakieś wielkie pieniądze. Panie ministrze, no, dlaczego jeszcze nie rozwiązaliście problemów rolników, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, jeżeli chodzi o relacje z Komisją Europejską? Tutaj nowy rząd miał mieć jeśli chodzi o relacje z Komisją Europejską, to wiemy, że zakres Zielonego Ładu bardzo mocno został zawężony, że jeszcze nie jest nic pewnego, że w ogóle będzie rezygnacja z tego Zielonego Ładu. Ja zachęcam do tego, żeby w ramach Zielonego Ładu w rolnictwie zostawić tylko energię odnawialną, bo wszystkie pozostałe elementy to jest tylko zbędna biurokracja, która niczego nie przynosi, a nakłada na rolników kolejne administracyjne obowiązki. Rolnicy i tak, że tak powiem, dbają i o swoją glebę, i o dobrostan swoich zwierząt, bo od tej dbałości zależy ich przychód, zależy ich los i nikt w żaden sposób świadomie nie niszczy tego, z czego żyje, więc... A kiedy skończą się protesty rolników, panie ministrze? Trudno powiedzieć. W mojej ocenie szybko się nie skończą, dlatego, że mieliśmy rekordowe ceny produktów rolnych na przełomie roku 2021-2022 pod wpływem spekulacji chińskiej, rosyjskiej, ale także rozpoczynania się drugiej fazy wojny Rosji w Ukrainie. Wtedy przychody rolników wzrosły nawet o 60-70%. W tej chwili spadły do poziomu tego z lat 2021-2022. Urealniło się trochę, tak? To się trochę urealniło, ale jednocześnie rolnicy jakby zachęceni tamtymi cenami także zwiększyli inwestycje, także zakupili maszyny, także zaczęli rozbudowywać swój potencjał hodowlany. No i w tej chwili obsługują kredyty, które w międzyczasie także podrożały. Więc dzisiaj od ministra Siekierskiego, zresztą rozmawiałem z nim o tym na ostatnim posiedzeniu Sejmu, oczekiwałbym raczej od ministra finansów tego, żeby większą uwagę poświęcili na wsparcie tych aktywnych rolników, którzy mają kredyty, których obsługa kredytów dzisiaj jest bardzo uciążliwa i być może większość środków przeznaczyć nie na wypłatę do hektara, jakieś tam kolejne dopłaty do zboża, bo zaraz będą owoce miękkie, bo zaraz przecież będziemy mieli także jesienią jabłka i po żniwach zboża, gdzie magazyny nadal są pełne, tylko być może większą pulę środków skierować
skierować na także obsługę tych, którzy mają zaciągnięte kredyty i tak jak były wakacje chociażby kredytowe dla przedsiębiorców, być może w tej chwili również potrzebne są takie wakacje podatkowe. Tylko... Tak, tak, ale dla rolników tutaj jakby w tym systemie... Czyli specjalne wakacje kredytowe dodatkowe dla tak, rolników. Tak, tak, dla rolników, dlatego że sytuacja jest bardzo trudna, a nic nie wskazuje na to, że ceny produktów rolnych na rynkach światowych pójdą w górę. Jeśli w górę pójdzie, to ropa ze względu na konflikt irańsko-izraelski, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby akurat ten mały obszar świata wpływał na podwyższenie znacząco cen zboża. Panie ministrze, to zmienimy temat. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula w piątek opublikowała post z instrukcją, jak skorzystać, w czwartek chyba nawet, jak skorzystać z aborcji farmakologicznej. Reklamowała te tabletki w Sejmie. Zawiadomienia są do prokuratury Konfederacji i Suwerennej Polski. Politycy skierowali już jednej i drugiej formacji takie informacje do prokuratury właśnie. Zdaniem pana ministra powinna pozostać w rządzie Katarzyna Kotula? No to jest, powinna być ocena i pana premiera Donalda Tuska i przede wszystkim pana ministra Bodnara, ministra sprawiedliwości. A pytam o ocenę pana ministra. W tej sprawie, jeden z ważniejszych polityków koalicyjnej partii. Wypowiadał się także prokurator Korneluk, krajowy. Ja mówiłem już w ubiegłym tygodniu. Pani Kotula, gdyby tego typu działania robiła w sprawie chociażby antykoncepcji i reklamowała i ten czas swój poświęciła i talent do promowania antykoncepcji, to nawet bym ją pochwalił. No, ale minister ale jeśli, konkretne produktów. Więc mówię antykoncepcji, a nie produktów. Natomiast jeszcze my dzisiaj mamy sytuację, w której antykoncepcja, spóźniona antykoncepcja próbuje się zastąpić wczesną aborcją i minister reklamuje coś, co zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i ustawami jest zabronione. A już tak jak pan powiedział, promowanie konkretnej, ktoś na tym zarabia, konkretnej firmy, to tu rzeczywiście uważam, że te doniesienia do prokuratury są jak najbardziej zasadne, a testem dla prokuratury, tej naszej już teraz wolnej, niepolitycznej prokuratury będzie, czy podejmie tę sprawę i w jaki sposób ją rozstrzygnie. Ale panie ministrze, to prokuratura i kwestia łamania prawa to jedno. No i prokuratura niech ocenia, potem sąd dalej decyduje, co z tą sprawą, ale pytam o polityczną odpowiedzialność. Powinna stracić stanowisko? Panie redaktorze, no ja nie jestem premierem. Premierem jest Donald Tusk. Gdybym ja był, to oczywiście ja bym je odwołał. Dlatego, że jest to działanie z jednej strony nieetyczne i promujące określoną firmę, z drugiej strony nawołujące do zabijania. To jest, powinna zostać odwołana zdaniem pana ministra. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast co zrobi pan premier Tusk, to oczywiście jest jego decyzja. No ale chyba jakieś przełożenie, panie ministrze, też i Polskie Stronnictwo Ludowe ma na kształt tego rządu. Raczej w ramach relacji koalicyjnych oczywiście nawzajem oceniamy się, dyskutujemy, ale każda z formacji za swoich ministrów bierze odpowiedzialność. Jasne. Panie ministrze, Donald Tusk przedstawił swoje 100 konkretów. Już wiele razy rozmawialiśmy także w tym studiu, ile udało się zrealizować, ale trzecia droga była skromniejsza, przedstawiła 12 gwarancji, tak to się dokładnie nazywa. Pół roku po wyborach, no co prawda rząd od 4 miesięcy mamy, nie od pół roku, ale Sejm już od 5 miesięcy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o konkretne liczby. Udało się te gwarancje zrealizować? Którąś z tych gwarancji? Czyli 3,5 roku jeszcze przed nami. W sprawach rolnych jest zdecydowana poprawa, jeśli chodzi o kwestie związane i z Zielonym Ładem, i z relacjami z Ukrainą. Wszystko wskazuje na to, że od 1 czerwca ta sytuacja w zakresie przerzutu czy reeksportu produktów ukraińskich zostanie uporządkowana, bo zresztą również po stronie ukraińskiej nie ma już tego naporu, jaki był wcześniej, bo eksport przez Morze Bałtyckie produktów żywnościowych Ukrainy zwyczajnie się nie opłaca. Już otwierają się ponownie inne kanały, inne drogi, więc tutaj mam nadzieję, że da się to uporządkować. No jest w tej chwili projekt ustawy dotyczący wakacji ZUS-owskich. Myślę, że szkoda, że nie ma także projektu dotyczącego zmiany składki zdrowotnej, przede wszystkim dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Czyli jeszcze 2 punkty z 12 i co tak w miarę no, zaawansowane? To jeszcze jak na 4 miesiące, to jak policzymy, że to jest jeden kwartał, a tych kwartałów będzie 16, to mam nadzieję, że już skoro z 12 2, to 1/6 zrobiona. Plus dla was, panie ministrze, że wy nie mówiliście 12 gwarancji, nie wiem, 12 tygodni, 12 miesięcy. Nie, bo
Bo my wiemy, że pewnych rzeczy nie rozwiązuje się, że tak powiem, w 100 dni. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będziemy w koalicji jedno-dwuczłonowej, tylko wieloczłonowej i racje muszą być ważone. Nasze projekty, nasze konkrety w umowie koalicyjnej są i mam nadzieję, że będą realizowane. Panie ministrze, to jeszcze jedną sprawę personalną zapytam przed końcem radiowej części. O Jacka Protasiewicza, wicewojewodę województwa dolnośląskiego. Komunikat PSL twitterowy wczoraj późnym wieczorem brzmi następująco. Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów Jacka Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Naszym słuchaczom, widzom przypomnę tylko, że no wczoraj działalność w mediach społecznościowych bardzo aktywna Jacka Protasiewicza, właśnie wicewojewody śląskiego, no oburzająca, to co do tego się zgodzimy. Panie ministrze, jakie to kroki będą podjęte? On nie będzie już wojewodą? Można by powiedzieć, że gdyby nie ważna funkcja, jaką pełni Jacek Protasiewicz, no to wiosna udzieliła się temu panu aż zanadto i obnoszenie się ze swoimi, że tak powiem, orientacjami i ekscesami publicznymi. Ale innym zarzuca jakieś paskudne rzeczy. Jest kompletne bez sensu. Tego typu dyskusja po prostu wystawia sam sobie świadectwo. Ale wam też, nam w jakimś sensie też jest to odcięcie, ale oczekuję od prezesa, że pójdą stosowne kroki. Wydaje mi się, ja bym był za bardzo restrykcyjnym podejściem do tego typu zachowań i odwołaniem go z funkcji wicewojewody. Tak radzi panu Władysławowi Kośniakowi, Kamyszowi. Co zrobi, zobaczymy. PSL. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, marszałek senior Sejmu 10. kadencji z PSL, jest gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część rozmowy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem z panem marszałkiem. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Marek Sawicki z PSL cały czas jest z nami. Panie marszałku, rekonstrukcja rządu powinna być głęboka, bardzo daleko idąca. Nie jest to moje zadanie, powiem szczerze, nawet nad tym bardzo głęboko się nie zastanawiam. Ja wyznaję zasadę, że niech każdy robi to, za co odpowiada, co do niego należy. Ja jestem w Sejmie, jestem w Komisji Kontroli Państwowej, jestem w Komisji także Odpowiedzialności Konstytucyjnej, w Komisji Infrastruktury. Dziś jadę na ważną konferencję do Najwyższej Izby Kontroli z racji przewodniczenia Komisji Kontroli Państwowej i tym się zajmuję. Natomiast sprawy rządu to są sprawy wicepremiera Kosiniaka, to są sprawy ministrów moich i także pana premiera. I to oni powinni o tym decydować, jaka będzie rekonstrukcja i jak głęboka. I ona nie powinna wynikać tylko i wyłącznie z kwestii związanych ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo to jest jakby rzecz, która była wiadoma. Ale to wszyscy wiedzą, że to jest główny powód tej rekonstrukcji. To brzmi poważnie, panie ministrze, że po paru miesiącach nie wiemy jeszcze ilu ministrów, to się wszyscy zastanawiają, ilu puści premier Donald Tusk, bo chętnych to tam jest spora gromadka, palców jednej ręki by pewnie nie starczyło chętnych do przyniesienia się do Brukseli. Czy zdanie pana ministra to jest poważne, godne, że ministrowie w paru miesiącach... To jest też pytanie, ilu puści, a ilu wypchnie, no bo to też czasami można do Parlamentu Europejskiego. Można i tak to traktować. To by się nie chciał dać wypchnąć. Natomiast muszę panu powiedzieć, że przede wszystkim premier Donald Tusk musi sobie zdawać z tego, że oczekiwania wobec tego rządu były duże, że zapowiedzi także polityków i Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego też były duże. I tak jak powiedziałem, pierwsza koperta zrzucania odpowiedzialności na poprzedników już się skończyła i w tej chwili czas rzeczywiście intensywnie wziąć się do pracy, położyć w Sejmie projekty ustaw i nawet jeśli pan prezydent będzie je wetował, to po prostu póki co tym się nie przejmować, tym się nie wymawiać. Robić swoje, dlatego że ja pamiętam od 30 lat już wielu prezydentów i żaden prezydent nie zawetował ustawy nieuchwalonej, więc jeśli się ustaw nie uchwala, to nie wchodzą w życie. W związku z tym trzeba zwyczajnie brać się do roboty i rozwiązywać problemy. Panie ministrze, jeżeli chodzi o właśnie ten czas, który za wami, pan mówi, że oczekiwania były bardzo duże, że teraz trzeba się wziąć do roboty, no to brzmi tak, jakby ten czas za wami wykorzystany najlepiej nie był. Panie redaktorze, ja przede wszystkim patrzę na wielki projekt, polski projekt, którym się chwalił przez co najmniej rok czasu Mateusz Morawiecki, słynne billboardy 770 miliardów europejskich do wykorzystania. No mówił nowy plan Marszala. My mamy odblokowane KPO przez
ten rząd przez premiera Donalda Tuska. Ale to nic nie musieliście robić, panie marszałku. No to po prostu, no, wystarczy, że jesteście i Komisja Europejska z tego powodu KPO odblokowała. No przecież nie z żadnego innego. Więc powiem panu, tak się panu wydaje. Mhm. Natomiast ja jestem zupełnie innego zdania, ale nie wystarczy odblokować. No to się trzeba, to zmieniło, panie ministrze. Co jeszcze, zrobiliście, że trzeba jeszcze racjonalnie zagospodarować. Mhm. I mnie to bardziej martwi, dlatego że wydatkowanie 270 miliardów złotych, bo tyle jest w KPO, do końca sierpnia 26 roku, to już niespełna 24-26 miesięcy. A więc to jest naprawdę krótki okres i ja oczekuję, że tak powiem, weryfikacji, wykazu wszystkich projektów, które są już gotowe, które są w trakcie realizacji, bo nowych projektów zrealizować się nie da. Ale to w dużej mierze jest tego, co już rząd PiS ustalił. Nie, panie redaktorze. Otóż problem polega na tym, że jednej ważnej rzeczy rząd PiS nie ustalił. Rząd PiS nie przewidział środków na biogazownie rolnicze, a to jest ogromny segment ochrony klimatu i dodatkowych pieniędzy dla rolników. Od dawna pan minister jest orędownikiem. Tak, i teraz trzeba czym prędzej, i będę to także jutro próbował poruszać w Ministerstwie Środowiska, trzeba czym prędzej przygotować taki powszechny program wspólnot samorządowo, rolniczych, samorządowo-przedsiębiorczych, a więc tych czy klastrów, czy spółdzielni, czy także, tak jak mówię, wspólnot lokalnych, energetycznych, które wtedy mogą być włączone i w zakresie dofinansowania biogazowni, i sieci przesyłowych ciepłowniczych, i gazowniczych, i energetycznych. I w ramach tych wspólnot trzeba robić to, co dziś w prawie jest możliwe, a możliwe są biogazownie do pół mega na zgłoszenie, bez koniecznych pozwoleń środowiskowych. Możliwe są linie przesyłowe właśnie na podstawie ustawy o użyteczności publicznej, gdzie gmina sporządza uproszczony projekt i jest to możliwe, żeby te 100-150 miliardów złotych wykorzystać na energetykę odnawialną, a jednocześnie uzyskać produkcję zwierzęcą w Polsce zeroemisyjną, z dodatkowym zielonym certyfikatem na rynki europejskie, a więc zapewniającym rolnikom także większe przychody ze sprzedaży wyższej jakości zielonej, certyfikowanej produkcji zwierzęcej i jednocześnie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła dla lokalnych społeczności. Pamiętam, że były wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski też w tym studiu mocno postulował właśnie rozwój Sporo się uczył. Co się wydarzyło, panie ministrze? Ja go do tego przygotowywałem. W tej chwili, że tak powiem, bardzo mocno przyciskam Miłosza Motykę. Czyli wiceministra klimatu. Bo powiem tak, no Kowalski coś zrobił? Minister Kowalski? Z Kowalskim udało nam się przygotować i z panią minister Trzeciakowską zmiany w ustawach dotyczących energetyki, tak, gdzie mamy sytuację, w której energetykę z biogazowni szczytowych, rolniczych, tych małych, możemy podłączać pod przydzielone już moce w ramach fotowoltaiki. Czyli ponadpolitycznie coś się sensownie udało zrobić, tak? Fotowoltaika, panie redaktorze, zablokowała 14 giga mocy w przesyle, ale produkuje niespełna 3,5 do 4 giga w szczycie. Więc mamy około 10 giga wolnych mocy, które w godzinach poza produkcją fotowoltaiki może uzupełniać biogazownia rolnicza właśnie w systemie szczytowym. I druga rzecz. Też w tej ustawie o przesyle wpisano, że zdemonopolizowano przesył energii, czyli przedsiębiorstwa i samorządy dla swoich potrzeb mogą budować własne sieci przesyłowe energetyczne. Bo dziś gdziekolwiek ktoś chce postawić, czy fotowoltaikę, czy biogazownię, czy ewentualnie wiatrak, to ciągle słyszy od sieci przesyłowych, że nie ma mocy przesyłowych, nie ma GPZ-ów, gdzie to przyłączyć. Mhm. Więc można budować własne i właśnie w ramach społeczności lokalnych robić samo zaopatrzenie energetyczne, które jest i najtańsze, i najbardziej efektywne, bo przesył energii na bliskie odległości powoduje dużo mniejsze straty niż 300-400 kilometrów. Czyli na to by pan minister postawił. Panie ministrze, jeszcze na koniec naszej rozmowy wrócę do tego rządu, kształtu planowanej rekonstrukcji, o tyle, że premier zapowiadał, że ten klucz europejski to jedno, ale też merytoryczny ma być drugim. Pan minister widzi takie osoby, które no po prostu no, nie nadążały. Panie redaktorze, raczy pan mnie zwolnić. Bez nazwisk może. Raczy pan mnie zwolnić z mojej oceny. Ja jeszcze raz podkreślam. Oczekuję większej sprawczości. Mhm. Tego także oczekują wyborcy koalicji 15 października. I wyraźnie rząd w sprawach
że tak powiem, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych najwyraźniej powinien przyspieszyć, bo te pierwsze 4 miesiące niestety zbyt dynamiczne nie były. Ja rozumiem, że wszędzie są różnego rodzaju blokady i tak zwane trupy w szafach, ale sprzątanie już się skończyło. Teraz rzeczywiście czekam na aktywne, intensywne działania mojego rządu. Pół Sejmu jest komisjami śledczymi zajęte. Jedna trzecia posłów koalicji jest w rządzie, reszta w komisjach. To uważam za błąd, ale powiem panu szczerze, że jeśli będą projekty rządowe w Sejmie, damy sobie radę mimo tego osłabienia i wyprowadzenia części posłów do rządu. Mówił to Marek Sawicki, marszałek senior Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo miłego dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego tygodnia. Radio Plus. Sedno sprawy.